Halo, cześć, witajcie, tu znowu Ryfek. Witam w kolejnym odcinku z Wizarder. Wracamy po bardzo długiej przerwie, jakieś 2 tygodnie, jak nie więcej. No, z uwagi na te moje wakacje, na to nagrywanie na zapas, nie miałem czasu na tą poboczną serię. Wracamy. Kiedy grałem ostatnio? O Jezus, miesiąc prawie temu, jest teraz 2.9, to było 6.8. Ale ja dokładnie pamiętam, co się stało, ponieważ w tę grę grałem 1000 razy. Jakby ktoś nie pamiętał, a jest jednym z tych 30 widzów oglądających na bieżąco. Właśnie wychodzimy z Tryntonu, pomogliśmy drzewakom wypędzić szczurołaki z Tryntonu, ich domu. I wybieramy się w tym momencie na bagna. I rozmawialiśmy jeszcze oczywiście z mafijnym bossem Donem Barlon. I wszystko już tam ładnie ogarnęliśmy. Dobra, kameleon puszczany i lecimy dalej. Wybieramy się w tym momencie na bagna. Tutaj mieliśmy ten Trynton, tu mieliśmy to zejście z tego oddzielnego jakby konaru. Idziemy sobie w tę stronę na bagna. Z bagien będziemy mieli bardzo dużo różnych miejsc do zwiedzenia. Ja nie wiem, które z nich zwiedzę jako pierwsze. O, i tu na nas czeka właśnie walka z połykaczem. Połykacz chyba raz mi się trafił, jak byliśmy w Umpanie, jeżeli dobrze kojarzę. Ale nie powinno być z nim problemów. On wygląda strasznie, ale wcale nie jest jakimś mega silnym przeciwnikiem. 120 punktów zdrowia. Sądzę, że na luzaku sobie z nim damy radę. Dobra, strumień kwasu, psionik, walni sobie jakiś mentalny cios, żebym sobie przypomniał, jakie macie fajne skille. To opuściliście skille. Nie no, połykać to naprawdę mega easy przeciwdziałek. Co się nagrywa? Nagrywa się bardzo dobrze. No i dobra, idziemy na bagna. Na bagnach będzie na nas czekał Ramol, o którym też nam mówili drzewacy. O, i Bart nam coś pewnie powie o bagnach, jak tylko na nie wejdziemy. O. This place is an old blue song waiting to happen. I mean, look around, boys. It's a swamp, dark, sorry for itself. And full of a life that just ought not be. No, bagno ogólnie, ja bardzo nie lubię bagna. To jest jedno z moich mniej ulubionych miejsc w całym Wizardry. Jest tu bardzo dużo przeciwników, bardzo mało widać. Jedyne co tu jest dobre, to rzeczywiście ten Ramol, bo to jest jedyny NPC na całym tym regionie. Jemy też ścieżką, bo pamiętam na pamięć tutaj drogę. Wystarczy iść prosto tak naprawdę i trafimy w końcu do Ramola. Jest bardzo dobrym sprzedawcą i rzeczywiście mówili nam drzewacy o tym, że on może wiedzieć coś więcej o Ramo, o tym, o oszty. Oszty. Widzę, że mój kameleon jest słabszy od kameleonu tych przeciwników, właśnie dlatego nie lubię bagna. Idziesz sobie, idziesz, nagle walka z dupy, bo przeciwnicy wychodzą z ukrycia. Dobra, lecimy na baz, powinno być ok. Szmaragdowy śluzak nie jest jakiś mega silny, ale tam z tyłu już widzę kolejnych przeciwników, co tam jest. Większy wężowiec, 12 poziom, o kurde, oni są mega silni. Dobra, deszcz kamieni, te wężowce z tyłu nie są jakieś mega silne. Wężowce truciciele, z nich na dodatek jest do wzięcia gruczą wężowca truciciela, fajnie byłoby go dostać. Ja bym chciał, żebyś uleczył z mniejszych przypadłości psionika, bo i tak ty dużo jakoś specjalnie bić tutaj nam blisko nie będziesz, a psionik mi się tutaj bardziej przyda. Wynalazczyni, walni lampożarową, elektrolaską w tego śluzaka i lecimy. Wężowce truciciele są spoko, one mają mały poziom, mało zdrowia. Wężowce większe to są najmocniejsze wężowce w całej grze. Mega mają dobrego celu na zasięg. Z 80 parę punktów zdrowia, więc już zdecydowanie więcej. I naprawdę mega dużo biją i mają bardzo dużo, bardzo niefajnych efektów. Więc ja może nie będę tutaj ryzykował, palnę, nie wiem, jakąś kulę ognia. Kurde, nie sięgnę więcej tych przeciwników, no nic, pójść to tak. Morowe powietrze, zaczekam, zaczekam. Czym prędzej chcesz szmaragdowego śluzaka zabić? Dobra, szmaragdowy śluzak został zabity. Na to liczyłem najbardziej. Bo teraz wszyscy ci przeciwnicy, wszystkie te wężowce, które nie są tutaj, będą się ustawiały w stożku. Będą się ustawiały tak idealnie, żebyśmy mogli ich palnąć. Czekam, aż się ruszą. Jeżeli chodzi o atak stożkiem, oczywiście najlepsze skpele nasze. Deszcz kamieni, mentalny bicz, plus lord, który wali zionie ogniem i powinno być ok. Dobra, tych większych wężowców są tylko 3. Już myślałem, że ich jest zdecydowanie więcej. Tam są jeszcze kolejne wężowce, truciciele z tyłu. A nie, to są podkradacze. Czym się różni podkradacz od truciciela? Powiem wam, że nawet nie wiem. Ale to są dla mnie, zawsze były te same wężowce.
Nie no, te obrażenia obszarowe w stożku mam naprawdę świetne. Jeszcze ten deszcz kamieni tutaj. Fajnie, fajnie. Idzie naprawdę nieźle. Połowę zdrowia już tym wężowcom mocniejszym zbiliśmy. Nadal do nich nie podchodzę. One mają mega dobrego cela, ale i tak jest większa szansa, że dam sobie z nimi radę na zasięg niż z bliska. Z bliska też są mega silne niestety. No najgorsze są te skutki ataku. Paraliż nawet mogą zrobić. Knockout, to jest głupie. Knockout, mogą znokautować któregoś z naszych ziomeczków na zasięg nawet. No mówię, mega silni przeciwnicy zasięgowi. 50 HP, 1 HP. Nie no dobra, jak już mam tak mało zdrowia, to już do nich podejdę. Lord, mam nadzieję, że zabijesz tego, co ma 1 HP tym zionięciem teraz. Czemu ty jeszcze nie zioniesz, to ja nie wiem. O tyle dobrze, że cały czas mamy najwyższy poziom tarczy załączony, więc rzeczywiście dużo tych pocisków, które w nas lecą, w ogóle się odbijają od tarczy i... No mówię, dlatego uważam, że tarcza to... W ogóle spele... spele defensywne w tej grze są niesamowicie mocne. Bez speli defensywnych ta gra jest mega trudna. A, jeszcze jeden event ciekawy znajdziemy tutaj na bagnach. Oprócz Ramola, który mówię, może nam powie coś więcej o Martenie, który skradł Destiny i Dominus. Ale jest tu jeden bardzo, bardzo ważny event. No bez niego nie da się przejść gry tak naprawdę. Więc bagna to jest miejsce, które trzeba odwiedzić. Nie ma możliwości, aby nie odwiedzić bagna, jeżeli chcemy przejść grę. Dobra. Po walce 26 tysięcy expa. Boże, dużo. Leczenie ran. Leczmy, leczmy. Pierwszy poziom parę razy, żebyś się nauczył lepiej. I powinno być w miarę okej. Dużo tych gruczołów jadowych dostaliśmy, tak jak mówiłem. To jest część właśnie przedmiotu na zamówienie do zrobienia. A tymczasem, gdzie się znajdujemy na mapie? Tu. Więc idziemy dalej w tę stronę. O! I to jest to miejsce. Na bagnach, w takich czarnych plamach, są takie jakby... wybuchy gazu, który nas truje. Ja mogę szybko przejść i się cofnąć. O! To jest mroczny mędrzec, tak w ogóle. You don't even know what I'm talking about, do you? How did this happen? When I find out who took it, there won't be anything left of them. Bubblehead seemed very angry. Calm down. Jezu, Biggie to jest kozak. No i zostawił nam tu coś, mroczny mędrzec. Ja tu nie chcę podchodzić, bo tu będzie ta eksplozja trucizny. O właśnie, albo eksplozja po prostu. Co to jest właśnie? I co, o co tu chodzi w ogóle w tym momencie? To jest nasze pierwsze i chyba jedyne spotkanie z mrocznym mędrcem, który zostawił nam fałszywe Astral Dominate. Kryształowa kula jest martwa i robi wrażenie taniej podróbki. Jeżeli pamiętacie rozmowę z bossem szczurowej mafii, jego planem było właśnie zabranie prawdziwego Astral Dominate mrocznemu mędrcowi i sprzedanie tego prawdziwego Astral Dominate rojne osy. O Jezu, nie chcę z nimi walczyć tutaj. Kolejna trucizna. Tu kolejni przeciwnicy, Boże, ile to przeciwników. Nawet nie wiem, kto tam jest. 1000 nogi, o Jezu, z nimi też się nie chce bić. Dobra, tu jest gdzieś dom Ramola. Tu jest gdzieś dom Ramola, już poznaję te drzewa. Dobra, jest dom Ramola, uff. Idziemy stąd, nie chcę tu z nikim walczyć. Beznadziejni są ci przeciwnicy. O, jest Ramol, witam cię kolego. Dostaliśmy fałszywy Astral Dominate. Czy to nam się przyda? Zobaczymy. Co to w ogóle mamy? A, księgi powrotu i ustawienie portalu. Na razie i tak nie możemy ich użyć. Może sobie tutaj poobozujmy i porozmawiamy sobie za chwilę z Ramolem. No, czyli jak widać, szczurom się udało i wykiwali mędrca. Porozmawiamy sobie z nim. Sorry,
don't get many customers these days, all on account of them. So, you can have your pick, all fine used goods. My special today is perfume. To jest właśnie Ramol, jedyny NPC na całych bagnach, które wcale nie są małą mapą. To jest jedna z większych map Wizardry, z której jest wejście na raz, dwa, trzy, cztery różne lokacje, jeżeli dobrze kojarzę. Zanim sobie z nim pohandlujemy, porozmawiajmy z nim trochę, bo Ramol jest naprawdę dosyć ciekawą postacią. O niego się może spytajmy samego. If he's still alive, that is. No, czyli zaraz się go wspamy. Oh, there for at least a good 100 years or so. Ile on ma lat? Nie mam zielonego pojęcia. I don't get out much, you know. O, Seldomina nic nie wie. Bagnie, coś powiesz? Yeah, apart from the critters and the damp and the swamp fever, it ain't such a bad place to be. Destiny Dominus. O, to ukradł Martin. No, może coś o tym więcej powiedzieć. Czyli co, on wie, że on żyje, czy coś? A znasz szefa szczurzej mafii? Nie za bardzo. Dobra, o Higardii. Okej. O Martina się spytamy na samym końcu, może. Morty Mędrzec. Tak, zgaduję. O Rapaxach? I got a mind to take that damn Rapax out myself. Bet he'd go wild for this perfume. I need a way to kill him. No, nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi. Na pewno nie wiem. Dobra. Szamana to raczej nie znasz. No. O Tirangach mi coś powiedz, bo do Tirangów właśnie mamy wejście z Bagien. Obok Bagien jest urwisko Martena, miejsce, w którym jest właśnie baza Tirangów. I właśnie o to urwisko możemy się spytać. O! Tyle to ja ci mogę dać. I know all there is to know about that old fort. Used to be HLL, but they abandoned it a long time ago. Military cutbacks, you understand. Then Martin and his men took over. Well, since he left, must be 100 years now. It's been empty as a Hogar's head until them trying things moved in. Of course, them spiders probably regret it now. Why? Martin trapped that place to high heavens. And if they was looking for Martin himself, well, he ain't there. Okej, ciekawie, ciekawie. Jeszcze się spytam o umpani. Oh, never seen one. O, ciekawe. Dobra, powiedz mi o... A ty znasz szefa tych Tirangów, Zeant? I don't know him personally. Ale wiesz, kto to jest. Dobra, spytajmy się o tego Martena. What's it worth, Taylor? Oh, wiedziałem. O, już więcej. Well, I knew Martin all right, but you missed him by about 100 years. Well, he's gone from that old bluff. I bet you want to know where to, huh? Well, I'll tell you. The sea caves. The HLL was chasing him all over Hell's Half Acre, looking for that Destiny Dominus. Well, I told him he best get somewhere safe. And there's nowhere safer than them old caves. If you want to find him, that's where he is. Morskie groty. O tym jeszcze nie słyszałem od nikogo. Co dla, ile to dla ciebie warte normalnie? Wszystko. But y'all gotta go through Baijin to get there. That is if them Rinjin don't rip your heads off first. There's a stairway north of here leads right into the sea. That's what you're looking for. Baijin. Ja zawsze mówiłem Bain. Będę tak mówił całą serię, bo od dziecka tak mówię. Mam nadzieję, że was nie zdenerwuje to. Spytajmy się go o Bain. Well, that's the island where the Rinjin live, pack of savages, you ask me. They worship some kind of sea monster. Of course, you gotta go through there if you want to get to the sea caves. O morskie groty cię pytałem, tak? Well, caves, tak.
Ringjin jeszcze się spytajmy, co to są te Ringjin? Bunch of waterlogged savages, what they are. No i ma trochę w tym racji, rzeczywiście. Bain to jest też jedna z moich mniej ulubionych miejscówek w całym Wizardry. Bardzo silna po prostu. A Ringjin to taka rasa, nie wiem, jakichś wodnych stworów takich rzeczywiście z płetwami, których możemy spotkać i pod wodą, i na brzegu. Którzy nie dość, że bardzo mocno kopią, mega mocno właśnie biją z bliska, to jeszcze posiadają umiejętności psioniczne i nawalają tymi spelami psionika, że to jest masakra. Dobra, porozmawiajmy sobie z nim i pohandlujmy sobie z nim. On ma bardzo ciekawe rzeczy do sprzedania i kupi od nas praktycznie wszystko. Zatruty sztylet, my tu już mamy takie rzeczy. Topór dwuostrzowy, niezły nawet. Strzałki zagłady. Nic ciekawego. Świetną u niego możemy kupić amunicję. Dziurawiące kamyki, naprawdę super sprawa. Mega dużo biją, szansa nawet na zabójstwo, duża szansa na knockout. Kupujemy wszystkie dziurawiące kamyki. Bełty mam. Kiry z Kaliba. Co to jest? Kalibana. O, to jest dla barda, super. Siła plus 10, żelazna skóra plus 12. XD, kupujemy, oczywiście, że tak. Strój ninja, chyba jedyny sprzedawca w grze, który jest w stanie nam sprzedać strój ninja. Ogólnie on jest niepotrzebny, bo strój ninja, każdy ninja zaczyna ze strojem ninja i on nie może nosić praktycznie nic innego. Natomiast jeżeli zaczniemy połączeniem ninja duszek, najrzadsze połączenie i najtrudniejsze połączenie rasy z klasą w grze, on zaczyna bez tego stroju ninja, więc rzeczywiście wtedy trzeba pójść do Ramola i kupić ten cały strój ninja. Buty Tabi to jest wszystko część stroju ninja. Magiczna pasta, to się mi przyda. Wzmacniacz napięcia, to mi się przyda. Duży pryzmat, to mi się przyda. Wszystko jest nam potrzebne do gadżetów i dla naszej Lolci, która jest naszym majsterkowiczem. Chmura kwasu, nic ciekawego, księga wykrycia, wykrycie sekretów nam daje. Nie wiem, czy ty to znasz. Znasz wykrycie sekretów? Ty jesteś psionikiem. Wykrycie sekretów znasz. Okej, to ta księga mnie w ogóle nie interesuje. Perfumy Eauderapax. Nigdy nie wiem, jak to czytać. Na etykiecie tej starodawnej butli znajduje się napis Eauderapax numer 10. Teraz z dodatkową dawką feromonów. Cokolwiek by to nie było, śmierdzi naprawdę paskudnie. Prędzej wykąpalibyście się w gnojówce, niż polali tym ciało. Okej, ale to są perfumy dla Rapaxu, które nam się przydadzą. Weźmy je sobie. Kolejne dziurawiące kamyki. No mówię, świetną amunicję mam do sprzedania. Sztylet złodziei już chyba mamy. Tak, już masz sztylet złodziei, kolejny mi jest niepotrzebny. Dwusztychowy sztylet, to jest fajne. Sztylet tak ostry i wyważony, że chwilami pozwala wadającemu nim na zadanie w walce dodatkowego ciosu. Rzeczywiście to daje taką szansę i atakujemy dwukrotnie. To jest fajny sztylet, jak chcemy się nauczyć ataku sztyletem. Mało bije, a często. I to jest dobry, właśnie, dobra rzecz na naukę ataku sztyletem. O! O! Czekajcie, jaką ty masz buławę? 2-12, nie no, to ona jest lepsza. Inicjatywa minus 3. Ta ma minus 2, ale 25 na knockout. Nie no, ja ją biorę. Buława rozpraszająca. Mniejsze obrażenie, ale 25 na knockout. Wyssanie PZ. Zabójstwo. Super, super. Ręczna katapulta. Najlepsza proca w grze. Zwiększa szansę na trafienia i na inicjatywę. Też ją kupmy. Srebrne trzewiki. Za drogie, nie kupuję. Uzdrowienie wszystkich moc 6, super amulet, ale ma ograniczoną ilość ładunków, więc ja mam to gdzieś. Aczkolwiek 50% odporności na boskie to jest coś. Amulety same jakieś, pierścień zdrowego umysłu, to się przydaje wojownikom, ale oni tego nosić nie mogą. Pierścień magii, to na pewno kupię. 10% odporności na każdą szkołę magii, to jest super rzecz. Co tu mamy więcej? Kabuto, to jest dla samuraja, gibki puklesz. O, zręczność plus 10, skradanie się zwiększa, ale nic ciekawego. Łuk z zielonego lasu, świetny łuk dla łowcy, my łowcy nie mamy w drużynie. Bełty myśliwskie, chyba bełty mamy dużo, więc mi są niepotrzebne. Wszystko. Zaraz będziemy sprzedawać u niego trochę rzeczy, i tylko rozdam te przedmioty. Buławę dla lorda, masz teraz tą rozpraszającą? Tak. Pierścień magii dam Bigiemu, ponieważ on po prostu jest zbyt bardzo... No ta daje odporność na magię myśli. Ja się boję, że on po prostu oszaleje kiedyś i będzie przypał.
Ręczną katapultę możemy dać tutaj kuki, żeby lepiej nam strzelała. Dziurawiące kamyki oczywiście idą do ciebie. I chciałbym, żebyś miała w zanadrzu parę tych kamyków. Mamy jeszcze więcej ostrych kamyków? Ja w ogóle mam jeszcze kamyki? Kamyki mam. O Jezu, ile mam tych dziurawiących kamyków. Super. Dobra, zacznijmy identyfikować rzeczy. Może niektóre zidentyfikuję po prostu na nie patrząc, bo niektóre dostałem, o właśnie, jak ten płomieniks. Dużo rzeczy dostałem kiedyś, a już nauczyłem się bardziej artefaktów i niektóre już mogę rzeczywiście po prostu rozpoznać. Włócznia śmierci, dobra włócznia, mega dużo bije, 9-17, ale my nie używamy włóczni. Jakieś strzały, jakieś bełty, spodnie kolcze plus 2, super. O, jeszcze miałem tą zbroję do dania dla Barda, ale to za chwilę. Wszystko zidentyfikujemy, posprzedajemy i pójdę nie do tirangów, ale mam powód, dlaczego nie chcę tam iść. Kabuto, eliksir leczenia chorób, proszek porzucenia, nic ciekawego. Dobra, Bardzie nasz kochany. Kiris Kalibana, no tylko ty możesz to nosić. Świetny jest, 10 do siły. Siła się mega przydaje w ogóle dla właśnie Barda, ponieważ im więcej siły i wytrzymałości, tym... Przepraszam, im więcej siły i żywotności, tym więcej wytrzymałości ma dana postać. A używając instrumentów, Bard non-stop tej wytrzymałości po prostu traci. Zbroje płytowe jakieś nagle z czapy mam. Skąd ja to pozbierałem wszystko? Ty też masz zbroję płytową, okej. Ktoś jeszcze może nosić zbroję płytową? Już nikt, okej, czyli to będzie na sprzedaż. Skórzany pancerz z KP plus 7. Ty też masz. Ty nie możesz nosić. Ja cię kręcę, ale dobre rzeczy tu mamy wszystko. Skórzane nagolenniki, też nie mam komu tak naprawdę dać. Spodnie kolcze plus 2, to jest super. 8 KP. Ty już też masz nabijane bryszesy. Masakra, jaki mamy dobry ekwipunek, naprawdę u każdego praktycznie. Dałbym to Grimowi, bo Grim ma najmniej HP. Nie możesz nosić spodni kolczych plus 2? Nie, bo to jest tylko dla kogoś, kto ma wytrzymałość na noszenie tego. Okej. Ty masz nagolenniki Oberona, to już w ogóle jeszcze lepiej. Skórzane buty. Każdy ma skórzane buty albo lepsze? Nie? O, byłem pewny, że każdy już będzie miał. Jakieś pierścienie na sprzedaż one są. I tu ciekawa rzecz. Magiczna pasta. Ją możemy połączyć z... błyszczącą chromowaną płytką. Dostaniemy do tego lustereczko. Lustereczko, którego nie używam nigdy, ponieważ ma ograniczoną ilość użyć po prostu. Nienawidzę przedmiotów Wizard, które mają ograniczoną ilość użyć. Żeby odnowić użycia, musimy ten przedmiot sprzedać komuś i na nowo odkupić. Ale oko za oko nie jest na tyle mocnym spelem, żebym w ogóle się tym interesował. Poza tym ten spel będziemy i tak znali. Zazwyczaj wystarcza jedynie odrobina pasty, szczególnie gdy chodzi o pastę magiczną. Odpowiednio naniesiony na błyszczącą powierzchnię ten magiczny środek może służyć do zaczarowania jednego celu, dając możliwość odwrócenia każdego ataku i uderzenia nim w atakującego. Z każdym odbitym atakiem moc zaklęcia maleje. Oznacza to, że jakbyśmy na kogokolwiek rzucili oko za oko z naszej drużyny, przeciwnicy rzuciliby w nas kulę ognia, odbilibyśmy tą kulę ognia, oczywiście otrzymali sami byśmy obrażenia, ale przeciwnicy również otrzymaliby obrażenia od kuli ognia. Mimo wszystko, tu mnie bardziej interesuje wzmacniacz napięcia z tym magnesem, bo to nam daje generator pola siłowego. Możemy zrzucać teraz zaklęcie zbroi. Za pomocą wyrafinowanej techniki biegły wynalazca nagina czystą energię, by stworzyć coś w rodzaju zbroi chroniącej drużynę i poprawiającej klasę pancerza jej członków. Nic więcej tu nie możemy zrobić. Ale zaklęcie zbroi zna już nasz lord. A nie. Pokiczkało mi się. Nie zna. O, to super. To wynalazczy nie będzie akurat mogła te zbroje puszczać. W międzyczasie sprzedajmy rzeczy, których nie korzystamy. Zatrutasz sztylety, sztylet jeden zostawię. Zaklęty szeroki miecz. Miecz dwuręczny. Topór bojowy tasak zostaje. Zaklęta buława, gwiazda poranna, buława, halabarda, włócznia śmierci. Trochę tych włóczni mamy na sprzedaż, a mówię, nikt u nas tych włócznie nie wykorzystuje. Laska ducha jest do zrobienia specjalnego przedmiotu, więc zostaje. Noże do rzucania, zatrute strzałki to jest amunicja, więc teoretycznie mogłoby zostać, ale na tyle słaba jest ta amunicja, że większość z tych rzeczy po prostu sprzedam. Noże do rzucania jeszcze może zostawię dla lolci, żeby tymi nożami mogła strzelać. Wszystkie inne rzeczy rzeczywiście idą po prostu na sel. Shurikeny, nie ma kto u nas rzucać. Ale będzie miał kto rzucać shurikenami. Ha, dobra, zostawiamy to. Proca, pistolet, nikt nie ma co korzystać. Strzały możemy zostawić. Strzały przeciwpancerne, a nie, to nie to mi się porąbało.
To te lepsze strzały ma chyba Ryfek na sobie. Żmijowe strzały są najlepsze. Aż tyle strzał nie potrzebuję, serio. Wszystko sprzedajemy. Kamyki zostawiam. Bełtów myśliwskich mamy mało, więc dokupię parę. Złodziejski puklerz na sprzedaż, puklerz, zbroje płytowe. No to już wszystko sprawdzaliśmy, mamy lepsze przedmioty. Kaptur kolczy, kamasze, skórzane buty, pantofle kolcze. O, pantofle kolcze mogłem komuś dać, ale dużo to różnicy nie zrobi. Ej, dodaję KP plus 1,20 na powietrze, to nie jest takie złe. No zostawię te pierścienie. Co tu mamy dalej? Lustereczko na sprzedaż, nie będę z niego korzystał nigdy. Generator zostaje. Płomienik, nie wiem, jakieś magiczne pociski rzuca olać, to mega słabe. Duże eliksiry uzdrowienia zostają, magiczny nektar na sprzedaż. Albo zostawię, on przywraca magię, może kiedyś użyję. Chyba wszystko. Chmura kwasu, te wszystkie bomby, ja z nich też nigdy nie korzystam. Aczkolwiek polecam, bo to jest dobre. Wstrząs mózgu, proszek porzucenia, pył odwodnienia. Diabelski pył. Proszek rozbłysku. I proszek kichania zostaje. I jestem ciekaw, czy już mogę je połączyć. Zwoje, zamrożenia, zaklęte ostrze, wszystko to znamy. Identyfikacja, spowolnienie. Mówiłem wam, jak jeszcze byliśmy w Warnice, że alchemik, czyli nasz biskup, jest w stanie łączyć proszki w różnego rodzaju inne rzeczy. I najlepszym sposobem na zarobek w tej grze jest łączenie proszku rozbłysku z proszkiem kichania. Ho, ho, możemy już to łączyć. No to zarobiliśmy właśnie miliony monet. Łączmy te proszeczki ze sobą. Proszek kichania. Proszek rozbłysku. Denerwuje mnie to, że oczywiście to ma wszystko tą samą grafikę i muszę patrzeć dokładnie, co łączę. Okej, już nie mam więcej proszków. Kichania chyba. Proszek pandemonium z tego powstaje. Pandemonium jest takim spelem bardzo ciekawym, bo to jest spell, na który praktycznie nie da się uchronić. To jest spell, który po prostu atakuje każdego przeciwnika w grze, którego widzimy, i na niego może założyć losowy efekt. Mogą to być jakieś małe rzeczy, jak na przykład, nie wiem, podrażnienie, co to bardzo nie wpływa na rozgrywkę. Mogą to być mdłości, które już delikatnie na niego wpływają, ale może to być nawet, nie wiem, przerażenie, oślepienie, paraliż, jakieś inne naprawdę mega mocne efekty. Ja tego nigdy nie rzucam, bo ten spell będę znał. Więc ja go po prostu zazwyczaj robię, aby sprzedać, bo on kosztuje bardzo, bardzo dużo. Sprzedajmy go, ile za niego dostaniemy? Proszek kichania. Proszek pandemonium, za jeden dostajemy 2300 golda. A ile kosztują na niego części? Proszek kichania, 3 złota. Także dosyć dużą przebitkę mamy na tym proszku. Dobra, od Ramola już idziemy. Jestem ciekaw, czy ktokolwiek z was może się już nauczyć postawienia portalu. Jeżeli ktoś, kto będzie Kuki prędzej, ona ma bardzo dużo psioniki. Sprawdźmy, Kuki, może się nauczyć postawienia portalu? Księga portali, ustawienie portalu. Nie ma jeszcze wystarczająco dużej wiedzy. Wydaje mi się, że jakby miała 75 punktów psioniki, to mogłaby się już tego nauczyć. Kurde, mogą zostawić jakieś strzały niezidentyfikowane, rozdzielić 100 sztuk na 100 pojedynczych i każdą oddzielnie identyfikować. Może by to sprawiło, żeby się nauczyła tej psioniki. No nic, szkoda, bo powiem wam, że zostawienie tutaj portalu u Ramola to naprawdę bardzo, bardzo dobry pomysł. Dobra, magiczna osłona. Wczytujemy oczywiście, żeby nam wyszło. Szybki obóz, żeby odnowić troszkę magii. Tyle wystarczy. Rzucam teraz jeszcze wynalazczynią dodatkowy spell. Tu jak macie użycie przedmiotu, możecie użyć przedmioty postaci, przedmioty drużyny. I tu zawsze na górze będzie przedmiot specjalnie dla niej, czyli właśnie generator tarczy. Wywołuje zbroję level 3. Ja będę robił to, póki nie będziemy mieli zbroi minimum levelu 7. Traci przytomność. Zbroja 4. Zbroja... Dobra, zbroja 5, niech już będzie, może być. Do tego jeszcze oczywiście kameleon. I lecimy. O, jest dzień. Dzień na bagnach. Wygląda bardzo podobnie jak noc na bagnach. Tak w ogóle wygląda mapa bagien. O, tu zanim przejdziemy dalej, jeszcze jedna rzecz mnie interesuje. To będzie taka stara kłoda. I w tej kłodzie będzie na nas czekał
pewien przeciwnik, którego chciałbym zabić. Dobrze idę? Wydaje mi się, że tak. Zniknęła mi myszka, o. Może mi się tylko wydaje, że dobrze idę. Tak, tu już jest przejście do innej lokacji. Nie, to się wracamy, porąbało mi się. Gdzieś tutaj jest taka stara kłoda, w której mieszka krokodyl. I to jest jedyny taki krokodyl w grze. Z niego możemy dostać specjalną skórę, z której jesteśmy w stanie zrobić specjalny pancerz u Antona w Arnice. I chciałbym mimo wszystko te pancerze i inne przedmioty... O mój Boże, ile tu jest przeciwników. Chciałbym ten pancerz i inne przedmioty, takie specjalne, mimo wszystko zrobić. Dobra, zaczekajmy, tutaj zaraz się te tysiące nogi wszystkie zlecą. Boże święty, ale one są szybkie. Dobra, czekamy, aż się tutaj zbiorą. Ja robię taki myk, morowe powietrze. Wiem, że one są tam za rogiem i wszystkie otrzymają obrażenia. A z tego co widzę, mają bardzo małą odporność na powietrze. A inne jak się zbliżają, to mówię, będą w takim stożku, więc no kolejną rundę tylko robię mentalny bicz na jakimś małym poziomie i raczej będzie mega luźno z tymi tysiąc nogami. Mentalny bicz, potem jeszcze... deszcz kamieni i w ogóle już mega luźno. Albo nawet nie deszcz kamieni, ognistą kulę puszczę, bo w ogóle moja biskupka nie zna prawie magii ognia. A szkoda, bo magia ognia ma fajne spele. Ale rzeczywiście, magia ognia to jest taka magia, która raczej przydaje się na początku gry, a im dalej idziemy, tym słabsze są te spele late game'owe magii ognia, jak innych magii, więc ja wam polecam mieć magię ognia na początku, fajne tam są spele, mega pomocne. Potem już nie za bardzo. O Jezus, zostały jakieś... O właśnie, tysiąc nogi. Dawaj, deszcz kamieni. A jak ktoś zostanie, to jeszcze mentalny bicz puścimy. Ale nikt już nie został. Super. Czarodziejstwo je wzrosło. Lecimy dalej. Tam widziałem jeszcze jakiegoś jednego przeciwnika. Na bagnach jest bardzo dużo takich nieprzyjemnych przeciwników, z którymi nigdy nie chciałbym walczyć. Ale gdzie jest ten zasrany? To tutaj musi być ta kłoda. Ta, tutaj to będzie. Tak, jest, dobra. Staloskóry on się chyba nazywał. Staloskóry, tak jest. Mega dużo zdrowia ma. Jest teoretycznie, o właśnie, neutralny, ale tylko teoretycznie. Mocny przeciwnik, naprawdę. Dużo zdrowia, bardzo dużo bije z bliska, więc najlepiej po prostu spróbować go zamrozić. Rzucić na niego jakiś szał. I będzie ok. Ja zaczekam sobie, aż podejdzie. Nie ma co go bić tak na samym początku od razu. Niech podejdzie. Super, wpada w obłęd, więc może będzie luźno. Bełkocze i to czypiane. Bijemy go z bliska. Nie wiem, morowe powietrze, niech jeszcze go zemdli czy coś. Już w ogóle będzie mega luźno. Mentalny cios. I tłuczemy. Powinniśmy dać sobie z nim radę, tylko no mówię, lepiej żeby nie zaczął atakować mega często. Traci przytomność, ale super! Z kamienia tutaj! Knockout 10% zręcznej katapulty. Nie no, jak już stracił przytomność, mega luźno. I na jego przykładzie wam kiedyś mówiłem, jak działa zapisywanie w grze, że lepiej trzeba zaczekać chwilę. O, natychmiastowa śmierć. O, widzieliście? Po jego zabiciu dopiero po chwili pojawiała się skóra staloskórego krokodyla. Ja właśnie kiedyś zapisałem od razu grę tuż po grze, to znaczy tuż po zabiciu go, nie pojawiła się skóra wtedy, bo się gra zapisuje jakby wraca do poziomu zero. I tej skóry nie miałem i nie mogłem zrobić tej zbroi na zamówienie, mega słabo. Dobra, jak w ogóle wygląda mapa Bagien? My weszliśmy z lewej strony, z zachodu. Na wschód mielibyśmy przejście na takie pustkowia. Na dole jest urwisko Martena. Na górze natomiast, centralnie na samej północy jest Bain. Na północnym wschodzie natomiast jest przejście na kopalnię. I my przejdziemy na tę kopalnię z paru powodów. Jak tam dojdę, to wam pewnie powiem z jakich. Idziemy sobie powoli. Ja właśnie zawsze tak idę i wam mimo wszystko też tak polecam chodzić, bo... No to jest zdecydowanie najlepsza miejscówka na samym początku bagien do... O mój Boże święty. W jakim ja momencie odpauzowałem tę grę? W jakim ja momencie odpauzowałem te obozowiska? Co to jest grane? A i tak mnie zaskoczyły i atakują. Obeszli mnie. Oj, ta walka będzie fatalna.
Ta walka będzie tragiczna. Ja umieram tutaj. Biją bardzo dużo te krokodyle. Nie ma z nimi szans. A jeszcze to, że one nas obchodzą i mogą bić wszystkich wokół, to już w ogóle jest masakra. Zamrożenie na was, maksymalny poziom, nawet nie czekam. Ty walisz, nie wiem, diablik z pudełka, żeby się przestraszyli. A ty się, nie wiem, lecz, bo masz tak zdrowia nie za dużo. Łotrzyk niech bije, łotrzyk musi bić. Bart, co ty mógłbyś zrobić? Śpiew syreny na obłęd, ale to już robi psionik. Dobra, ty jednak lecz łotrzyka. O mój Boże, nie wiem kogo leczyć. Obaj macie tyle zdrowia, że to jest masakra. No nie, nie wyszło zamrożenie, najgorzej. Dobra, te przynajmniej się przestraszyły krokodyle. Niech uciekają w popłochu, bo będzie masakra i niech się biją ze sobą te krokodyle. Mega trudna walka, powiem wam, naprawdę. Mega niefart. Ratuje się ucieczką, bardzo dobrze. Bijcie się, bijcie. Ale zmieniałem kolor, jak są obite te krokodyle, dziwnie, tak, nie? Bart w ogóle w kogokolwiek, w kogoś innego bije, jak wszyscy inni. Lordzik, tylko wylecz mi łotrzyka i będzie git. Brak efektu, no tutaj no, na bagnach dużo przeciwników jest odpornych na magię wody, więc raczej właśnie nie ma co w ogóle ich atakować magią wody, starać się paraliżować i tak dalej, no bo no to są stworzenia, które mówię, na bagnach żyją, to jest mega mokro i po prostu są odporne na tą magię wody. Dobra, żelazno skóry krokodyl myka w popłochu, mi to pasuje. Ten śmieje się histerycznie. Ciekawe jak brzmi krokodyl, który śmieje się histerycznie. Chciałbym to usłyszeć. Dobra, on tam nam zaraz zniknie, walka się skończy. My mamy chwilę, żeby przejść przez ten most. Ja tutaj znam miejscówkę, w której moglibyśmy się skryć. Jakbyśmy szli dalej tą ścieżką na północ, mówię, odkrylibyśmy w końcu przejście na Bain. Ono jest kryte przez rzeczywiście paru Rinjin. I to jest nasza pierwsze spotkanie z tymi ziomeczkami. Naprawdę są silni. O, żaby. Jezu, jak ja nienawidzę bagien. Tu naprawdę jest tyle walk. Żaba jest mega słaba. No, żaba ma 6 poziom, 19 HP. Na jeden spell tak naprawdę padają, ale są mega szybkie, denerwujące i trzeba po prostu poczekać, aż podejdą znowu na zasięg rzutu i tyle. Zabije się na luzaku. Nie wiem, nawet tutaj możesz już tą ognistą kulą strzelić. Może ci się uda strzelić na wyższym poziomie. To te żaby sądzę, że padną od tej ognistej kuli, jeżeli ona tam poleci. Taki po prostu przeciwnik, który jest mega szybki, mało ma HP, ale denerwuje. Nie udało się niestety. No to jeszcze raz na niższym poziomie teraz. I psionik se rzuci. Mentalny bicz. A na drugim też wystarczy. No nie dały rady wszystkie jeszcze żaby podejść, więc po prostu nie wszystkie z zasięgu rzutu jesteśmy w stanie uderzyć za pomocą mentalnego bicza. Ale bardzo śmiesznie te żaby wyglądają, jak się poruszałem po mapie, bo one są tak niesamowicie szybkie. To jest chyba najszybszy stwór poruszający się po mapie. Jak na mapie zobaczycie żaby, od nich nigdy nie uciekniecie. One się po prostu poruszają tak kum 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 i już was nie ma. W sensie was nie ma, no już są przy was, ale no sami widzicie, że silnymi przeciwnikami to oni nie są. Czy uda mi się zobozować tutaj chwilę? Albo dobra, może wiecie co, znam jeszcze lepsze miejsce na obozowisko. I zajmę sobie tutaj, pod kłodą. To będą takie małe domki i w tych domkach będziemy mieli możliwość skrycia się. O właśnie, tu są te domeczki. To są domki Rinjin właśnie, ale są opuszczone, tu nikogo nie ma. Weźmy sobie te eliksiry. Bełty dla Lorda akurat mało przydatne. Miałem kupić w ogóle bełty, zapomniałem dokupić bełty. Mam nadzieję, że nie będą potrzebne. Serio, tu nic nie ma? No właśnie, coś kojarzyłem, że coś tu było skryte. Jakieś pantofle, kolcze, kolejne eliksiry. Ale najważniejsze jest to, że mogę się po prostu tutaj skryć w rogu i mnie żaden przeciwnik nie zobaczy. Dobra, wszystkie nasze spele się wyczerpują. Zanim jeszcze skończę odcinek, chciałbym dotrzeć na te kopalnie, bo to jest akurat jedno z moich ulubionych miejsc w całym Wizardry. Fajni są tam przeciwnicy. Przeciwnicy, którzy dają mnóstwo doświadczenia. Ilość doświadczenia z tych przeciwników jest naprawdę chora. Fajnie się tam walczy. Dużo miejsc, gdzie się idzie schować.
nie wiem, lubię po prostu te kopalnie. No i jest też jeden powód inny, dla których lubię te kopalnie, ale to... Mówię, powiem wam potem. Inżynieria je wzrasta. Na szóstym chociaż raz. Jest szósty, dobra, może być. Biskupka, rzucasz kameleon. I lecimy dalej. O, się noc zrobiła. Co jest? Chryste, ile tu jest przeciwników? Kto tam jest w ogóle? Krokodyle pewnie. Żelazną skórę krokodyle. Tak, krokodyle są neutralne. Jak się z nimi walczy na zewnątrz. Puszczę tu chmurę kwasu, bo te... Nietoperze dużo zdrowia nie mają, a nie ma co ich bić magią powietrza, bo one na magię powietrza w miarę są nieźle odporne. Dawaj, zioń tym ogniem, czy tam zioniesz. O Jezu, jak ich mało jest, dobra, nieważne. Ich jest tak mało, że je zabijemy w moment. Rzucam te morowe powietrze i tak. No i luźno, dwa nietoperze zostały. Tyle z nich było, takie walki to rozumiem. Do tych krokodylów nie idziemy. Mega mocni są, a nie dają wcale dużo expa. Serio, ile jest tych przeciwników? 1000 nogi, nawet nic tutaj nie widzę, te drzewa mi zasłaniają miejsce, ale 1000 nogi są mega easy też. Pozwolimy im tylko podejść. Deszcz kamieni, mentalny bicz i ich nie powinno być. Wszystkie zdążą się tutaj zbliżyć na taki zasięg, żebyśmy wszystkie akurat uderzyli naraz. Mam przynajmniej taką nadzieję. Nie widzę wszystkich, ale wydaje mi się, że wszystkie są podświetlone. 4 zostały. 1 została. Okej, ona jeszcze się zbliża. To znaczy, że właśnie nie była w zasięgu po prostu tych speli. Dlatego przeżyła. No, ale 1000 noga. Taki właśnie przeciwnik, który po prostu jest bardziej denerwujący niż silny. Dobra, tu już nie powinno nikogo być. Na pewno. Mamy rozwidlenie dróg. Wydaje mi się, że my musimy pójść w lewo, żeby pójść na... kopalnie. Jestem prawie pewny, że w lewo musimy pójść. Na prawo za to będziemy szli kiedy indziej. Będzie miało to związek z Ramolem. Jezus, nie no. Ile tu jest tych przeciwników? Kto to jest w ogóle? Też żelazną skórę krokodyle. Nie, nie ma szans. Nie będę z nimi walczył. Mówię, mało z nich expa. Nie ma żadnego z nich lutu. Nic z nich nie wylatuje. A są naprawdę silne. Dobra, i mamy przejście na te nasze kopalnie. O! Co? O, ale ucięło. Nie, o to nie wiedziałem, że Saks nawet nie chce iść na kopalnię? Naprawdę? Ale z ciebie lamus. Dobra. Czas pobiegać. Nie wypuszczę stąd Saksa. Saks może się wydaje niezbyt dobry jakoś na razie, ale serio, umiejętność, możliwość używania instrumentów przyda się bardzo, bardzo. Im dalej będziemy grali. Nie wiem, czemu on nie chce iść na opuszczone kopalnie. Być może dlatego, że jest to bardzo blisko miejsca tirangów. Ale nie chciałbym go oddawać. Nie chcę mi się potem wracać do umpani, żeby go brać na nowo. Będzie tutaj zaraz, straci przytomność. Na siłę go wrzucimy do tego miejsca. Będzie miał zmniejszone statystyki przez to, co prawda. Ale nadal będzie coś tam mógł brzdękolić na tych swoich instrumentach i co ważniejsze, będzie zdobywał expa razem z naszą drużyną. Dobra, Sak traci przytomność. Na siłę go wrzucamy do tunele kopalni. Zaraz na nowo odzyska przytomność. Już się boję, co on powie, jak odzyska przytomność. O! Get me the hell out of here before something bad happens. Nothing found. I wrote it before I got a handle on good song titles, you understand? What's up? No i niestety, Saks w tym momencie... Tak wyglądają jego statystyki. Wyglądają tragicznie, jest beznadziejny. Ale tak jak mówiłem, co ważniejsze, on nadal będzie w stanie... nadal będzie w stanie grać na jakichś instrumentach, no i co najważniejsze, będzie dostawał... doświadczenie. I na tym mi chyba tak naprawdę tylko zależy, więc... Dobra, jesteśmy na tunelach kopalni. Na kolejnym odcinku będziemy je zwiedzali. I ja to miejsce bardzo lubię też dlatego, że jest po prostu jaśniejsze. Już nie jest tak ciemno jak na bagnach. Bagna nienawidzę to z uwagi na to, że są właśnie mega ciemne. Ale tutaj na samym początku kolejnego odcinka zrekrutujemy kolejną osobę do drużyny. Już się nie mogę
doczekać go spotkać. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Widzimy się, mam nadzieję, że już teraz nie za miesiąc, tylko co najwyżej za parę dni. Trzymajcie się i cześć!